Cześć, witam się w kolejnym odcinku Zewlutraka na moim kanale. Jest się ze mną Żyga. No jestem. No i w dzisiejszym odcinku jedziemy sobie do... Może sprawdzimy, klikniemy. Jedziemy sobie do Łodzi. Oj, już mi map przestawił. Jedziemy sobie do Łodzi. Krótka trasa po powrocie do ETS-a i w sumie Krystian ma zaznaczoną trasę. W sumie ty tam masz ładunek, także... No, dobra. Lecimy. Panie, ja na czerwonym, to jeszcze tam na któryś poczekasz na mnie. Dobrałem się, no i wracamy z serią w sumie i zobaczymy. Na razie wracamy, tamte trzy odcinki przeszły do tego pierwszego sezonu i zobaczymy, ile ten odcinek będzie miał w sumie time'u, time set day'u i wszystkich innych. Wiecie, dobra, jest zielone. Ja na skali standardowo, po prostu jak... Ja jestem do Skani po prostu przywiązany i tyle co my teraz gramy w sumie w ETS-a, to do Skania starczy. Mamy już własne potrzeby. Gdzie co ja w sumie wiozę? Ja wiozę serek wiejski 18 ton. I tyle bym powiedział. Dobra, czasami może tak przy końcach miasta przyklatkować trochę tak 15 FPS-ów spaść niestety, ale... Bo przez to, że macie większą rozdzielczość, choćby tej rozdzielczości nie zobaczycie, to znaczy przez to, że ja mam rozdzielczość większą, bo sobie tą podkładkę kupiłem pod laptopa i to się w sumie wszystko teraz przedstawia, że jest lepsza jakość, nie? Więc no, ruszamy, że rozbuję tą moją skaniulę i także jeszcze może porozmawiamy o naszym drugim kanale, w sumie naszym teamowym, nie Krystian? Coś wspomnieć. Będziecie mieli link w opisie, bo wszystkie opisy będę aktualizował teraz. Znaczy aktualizował znowu, czy na nowo, wiadomo, te opisy. Uważaj, roboty drogowe. No właśnie widzę tutaj jakiś ten. Znaczy to są zdarzenia losowe chyba, tak? Nie, to jest ogólny chyba. Nie wydaje, ja sobie chyba długie włączę, no. Gram jeszcze na kierownicy, kierownica już jest teoretycznie ustawiona tak, że jeśli nie gram żadną gierkę, to ja sobie mogę schować na luzie i nie patrzeć tutaj na coś innego. W sumie jasno się robi pierwszy raz, bo mieliśmy takie coś, że cały czas po ciemku jeździliśmy, nie? Też przez parę tygodni. Więc no. Zobaczymy. Na co... Jedziemy na stację. Na stację, dobra. Przedłużasz odcinek, widzę, specjalnie. I zobaczymy w sumie nawet ile tego minut tego odcinka wyszło, ale następne teraz już na pewno będą dłuższe, to jest taka krótki odcinek, bo nie mamy czasu kiedy nagrać tego Arsena, żeby w tym tygodniu chociaż jakiś odcinek. No. Mamy 19 kanał na Sybirady, tak to wszystko w środku wygląda. Co tutaj sobie proporczyków nie mówię się, ale to spokojnie to się wszystko da. Ale nie, w sumie ktoś mi na Discordzie napisał teraz. Ja się zatankuję, czyli przycisk ten. Tankujemy, ten pojechał żyć beze mnie. Powoli, ale. Tak, no, nie poczekać, a nie jak nie ma. Odzwyczaja się. No nie mówiłeś, że będziesz tankować. 500 litrów zatankowałem, bo miałem już pół baku. No, miałem końcówkę zatankowałem 500. Tą skanię inną, znaczy to jest chyba Streamline, tak? A tą skania to RK, to by miała jeszcze raz taki pak, więc no, na ludzie by się zmieściło tam wszystko. No, mieliśmy o tym na naszym kanale. No, mamy ten kanał, wracamy z nagrywaniem. Jak ten odcinek będzie w środę, informacji no, z ETS-a, więc możliwe, że w ten sam dzień się pojawi informacyjny. Na tamtym kanale już. Myślę, że już wtedy będą banery nowe. Wszystko się okaże i będziemy reaktywować ten kanał. Znaczy reaktywować. Mieliśmy przerwę dwutygodniową. Związano to jest ze sprawami różnymi, które się dowiecie na tamtym blogu. Na takim odcinku informacyjnym, ile mamy w sumie kilometrów? 90. Nie, 100. 98. To już jest pod stówę. No, oglądamy. Czego nas szkoda, czyli nie? Lecimy, co tam jest, się wypowiedz, no. Nie mam nic do dodania. Dobrze, zostawię to bez komentarza.
prostu szkoda strzępić ryje. No dobra, można tak powiedzieć. Lecimy, to jest w sumie 39 odcinek z tej serii BTS-a, także no, bijemy rekord na kanale. Te 3 odcinki trochę tam wiesz, pomyślały. Ale teraz mamy nagrane odcinków. O, fotoradar. Nie wyciągnąć fotoradar. Nie, nie załączę, bo cię poradzę. A fotoradar gdzie był? Przede mną. Już za mną. Wyhamowałem. I zapierdalamy. Jak ja miał to cenzurować? Szkoda mi sobie czasu na cenzurowanie tego. Tak ci pieniędzy nie dają. No właśnie, w sumie monetyzacji mi nie ukradną, bo nie dają. Czy tam coś się odkłada, no ale... Taka prawda, że z tego nigdy nic nie wyjdzie. Musiał mieć 8 razy tyle filmów. To znaczy, nie, myślę 8 filmów dziennie to bym za rok już miał. Po 400 to nie wypadają. 8 filmów dziennie i statystyki by się tak utrzymały. Przez rok, jak widzicie, no, trochę tych filmów wyszło. Szybką matematyką, no, 2,5 tysiąca jakichś ponad filmów bym musiał. No. Co jest? No nie bardzo. No, tak. 8 razy. Nie pierdolę się. No 200, tak. Nie, ponad 1200, tak? Walnąłem się, w sumie ktoś mi na Steamie napisał. I potem to obczaję kto. Dobra, lecimy. Na pasa. Jedziemy po Polsce. Trzymamy się polskich praw autorskich. 18 km. Chyba tyle. Zobaczymy, kiedy następny odcinek DTS-a. Wszystko się okaże. Mamy piękną jesień. Trzeba korzystać, potem będzie zima, będzie można jeździć. Potem będzie wiosna i znowu. No nie. Teraz będzie trzeba wiosnę jakoś ten, a nie jak tamtym. Znaczy w sumie w tym, że na wiosnę było ile odcinków? Leciałem? 9? No i potem w wakacje to siedziałem w domu, nadrobiłem sobie. Nie wiem, mi się pojebało, albo na serwis pojechał. Czemu? Czemu tak myślisz? No, raczej na pewno. Ja pojechałem do Solpanu. No, to jedź. Tylko do mnie potem możesz przyjechać. Żeby odcinek po co? Nie był za krótki odcinek. Mieliśmy problemy techniczne lekkie przed tym nagraniem i tak wyrobiliśmy się z czasem sobie, powiedzmy, jest to pierwsze. Ja zaraz tu miniaturkę na szybko zrobię, no i render i może nawet jutro wyjdzie. Ale nie spodziewałbym się tego z moją pracą, bo jeszcze się mogło tak parę godzin przed wody, więc raczej nie. Może na późny godzinę. Dobra, enterek i jedziemy to zaparkować. Będziemy to zaparkować tak jak przystało na kierowcę traka. Też gram na kierownicy, więc nie, mam. Musi być fan z gry i trzeba to zaparkować profesjonalnie na lusterkach. Także a few moments later. Teraz na drugie lusterko się patrzy. Punkt tego co powinien być. Thank you.
Jednak nie będzie dobrze. Wiesz, nie jedziesz do mnie już? No, ja już dawno się rozmordowałem. Ty to taki wolny jesteś. No wiem, że godziny w ETS-ie robią swoje, no ale żebyś aż tak odstawał ode mnie? Z godzinami odstaję, no już ponad 100%, więc no. Jazda i rozładowanie jesteśmy, już tu przyjechał i w sumie można było gdzieś tam przyjechał, Bytowia przyjechała. No także można kończyć, tak z tobą na ten filmiku, bo dzisiaj ze mną Żyto. Dobra. Jak sobie pokażę odcinek teraz, to trzymamy tą pasę. Także to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.